Dzień dobry wieczór, z tej strony budowlaniec Bob oraz... Karp siostra. Karpostra. Tak, tak, a inaczej mówiąc Gwiezdny Klucz Siostra po raz kolejny w grze Narzędzia w Górę. I cóż, poziom 19. I kolejny raz na padzie. Nie wiem po co to mówisz, ale okej. I dobra, idziemy i o nie, jakiś szczekacz. Czemu jeśli ty szczekasz, to jest nic dobrego? Doginął! Zgaduję, że on nam będzie przeszkadzać właśnie. Aha, i obcy się przewracamy. Dobra, jest nowe wyzwanie. Przynajmniej. Zawsze coś. No. Ja zacznę tutaj zrywać. Ale wrzeszczy. Powiem szczerze, że ten pies... Chyba tego piesła nie będę lubił. Odbierz. No. Chciałbym odebrać knepę, trzeba jitnąć. No, nie bierze, widzisz? Okej. Coś dziwnego tam. Co się stało kurierowi? Uślizgnął się na plamie, którą sam zrobił. A gdzie jest plan w ogóle? Dobra, ja już idę po plan. Zostaw mnie, szczekan. Okej, tylko pamiętaj, żeby farby trzymać z dala od piesa. Ta farba tutaj idzie, to ja już pomaluję. Dobra, tylko klej i farbę od razu mówię, trzymam z dala od zasięgu piesa. Ale on chyba wszędzie może sobie pójść. Nie, on łazi tylko po tym jednym pokoju. Zgaduję, że później będzie w większej ilości. Odbiorę wykładzinę. Jednak łazi wszędzie. I bąka farby. No. No to jest jego cel życiowy pewnie, uderzanie farby. Normalnie jakiś piems, tyle że on nie myśli, tyle że on myśli, że farby są horni. Ej, siostro, proszę cię, bez takich. Oddaj! Złapałam w ostatnim momencie. Proszę cię, bez takich. Odbierz. Kafelki? No, na to wygląda. Złota! I pies wylał. A i właśnie taka jeszcze jedna rzecz, jak już coś nie jest potrzebne, upewnij się, żeby to wynieść. A jak odłożyć farbę? Nie odłożysz, do śmieci musisz. Ten pies na mnie warczył. No on na wszystkich warczy. Jeju, kurier! Zatukę cię! Mamy 4 minuty, a prawie nic nie zrobiliśmy. No! W takim tempie to my nic nie osiągniemy. Zostaw mnie, ty psie! To. Ja już kończę ten pokój, więc no. To ja wezmę dywan i tam go poustawiam chyba. Zerknijmy na schemat, a nie... Id! Poczekaj! Czy dobrze? Tak, dobrze. Tak, dobrze. Dobra, widzisz, budowlaniec Bob pamięta tam takie będzie rzeczy. Dobra. Bo on jest profesjonalistą. A profesjonaliści nie zapominają. Ale dobra. Pójdę położę tapetę. Tylko ostrożnie, żeby pies nie wylał ci kleju do tapet. Bo wiesz, z tego co widać, te psy lubią wylewać takie rzeczy. Ale naprawdę, nie mogli zabrać tego psa na czas remontu? Szczemk zrobił na mnie. No, widzisz jaki groźny? Tak. No, myślałam, że mi klej przyniesiesz. Mi się wydaje, że on po prostu chodzi tam, gdzie my jesteśmy, ten pies. Chyba tak. Przepraszam bardzo, pieseł, ale... Ja przejść muszę. Dobra, to w takim razie id. To ten ja plana może już powynoszę, żeby było łatwiej. Dobrze. No, wyrobimy tak, się, bo... Czasu nam zabraknie. Ja ci mówię, zabraknie nam czasu. Wyrobimy się. Nie, pies coś wysypie i się nie wyrobimy.
W ogóle czemu nie mogę podnieść tego psa? Nie wiem, bo jest za ciężki. Za gruby. Dobra, ja dobra. Ituję już te tapety. To ja idę wylać klej do śmietnika. Widziałaś tego psa? Tak. Ty weź to. Nie, pomyślę, że już mnie... Już mnie się nie podobają piesy w tej grze. Ocena 0 na 10. Nie można pogłaskać. A gdzie cement? Chociaż na wannie leży. A. Dobra, to już wynoszę klej. No właśnie. Dobrze widzę, że cementu jako tako nie da się wysypać, póki on jest jeszcze we worku? No nie, nie da się, póki jest w worku. Tutaj mi nałóż? Nałożyłem już, że ty stoisz. A, dobra. Ja to przyniosę bliżej. No dobra. Tylko uważaj na piesa, bo zaraz przybiegnie. Poczekaj, spokojnie, poczekaj. Wiem przecież. No i widzisz, wyrobiliśmy się na spokojnie. Ale aż 5 rzeczy do posprzątania jest. Jedna. To co jeszcze niby posprzątać mamy? Nie wiem, ale coś jeszcze jest. Nie mogę... Nie mogę go rzucić. To nie rzucaj cementem. A jak ty obracasz plan, to jeszcze mi gorzej. No i widzisz, że coś musieliśmy posprzątać. Nie wiadomo gdzie. Nie wiem co. To psa musieliśmy wyciągnąć? Nie wiem. Też nie wiem. Restart. Restart jeszcze raz trzeba próbować. Piękna po prostu. Restart. I no, musimy spróbować psa wyciągnąć z domu w takim wypadku. A. Naprawdę klikłaś kontynuuj zamiast restart? Tak. Dzięki. Dobra, to ten, zacznijmy od posprzątania szybkiego. I no, jak już to szybko ogarniemy, to potem będzie można pomyśleć co dalej. Tutaj... Może da się psa zamknąć na zewnątrz? Wątpię, że będziemy musieli wszystko wnieść tutaj, więc... No. Dobra, dawaj kurier. Wow, on uderzył w farbę i nie przewrócił. To jest wyższa sztuka przeprowadzek. Lepsi od nas. Przed chwilą zaklinowałam się na psie. Brawo. Nie wiem jak to brzmi. Jestem z ciebie dumny. Odbierz, proszę. Dobra. No ja kleja już zaniosę tam, gdzie potem trzeba będzie kleić tapetę. Że nie wiem, czego nie wynieśliśmy wtedy, bo mam teraz laga mózgu. No po co psa wynosić, skoro on tu był i no mieszkał? No nie pytaj. Pytaj o logikę tej gry, nie mnie. Teraz ja już będę kość... Jak nic mi nie wyszedł. No wiem, że ci nie wyszedł, bo była... O, no. Pięknie. Dobra, nie i tu i pomarnujesz czas. I pluje do mikrofona, świetnie. Masz szczęście, że nie rozlałeś śmieci. Nie! Co widziałeś? On tego nie rozlał. Mhm. Odbierz kafelki, aż będę dywan nakładł. Dobra. To ja pójdę... Nie mam... Mamy cement? Mamy. Dobra, to ja pójdę kafelki. It? No! Trafiłeś. No co za nieudane ity dzisiaj, dobry masz. Dzięki. Dobra. Ja
Ja powiem szczerze, ale widzisz, umiem na kontrolerze. Nie, nie umiesz. Umiem bardziej niż bez kontrolera. Do odbioru. Ja dobra. Tym razem mamy 4 minuty na same kafelki i tapetę. O. To czemu nie zacznę? A, dobra. To nie jest Out of Space, gdzie mogę mieć 5 wiader. Tutaj właściciel domu musi nam zapewnić 5 wiader, jeśli chcesz, byśmy mieli 5 wiader. Dobra. Hit. Ja jedę cement wysypać. Wylać? No. A da się hitować wiadra w ogóle? Chyba nie. Próbuj. Da się. No. Zastanawiam mnie, jak tylko będziemy musieli wynieść tego psa. Nie wiem, może jeśli oboje będziemy stać na zewnątrz, to on zobaczy, że my tam jesteśmy i pójdzie też. Ale już widać, że nie będziemy lubić tych piesów. Tak. No i czas posprzątać. Tak, coraz bardziej mi się wydaje, że to chodzi o psa. Tak, wiem, że teraz jest tutaj dodatkowa plama. Teraz spowodowana jest tym, że pies mnie poślizgnął. Ja pójdę sprzątnę tę plamę. Chodź, chodź pies, chodź, chodź. Chodź, chodź ze mną, chodź. Dobra, spróbuję go zachęcić. Nie zachęcić, tylko po prostu musisz stąd wyjść i on wtedy też wyjdzie, może. Co? A nie, coś musieliśmy mieć nie tak wtedy. Nie, bo tam na posprzątaniu mieliśmy problem, więc... Musiał być bug, no niestety. Nie, ja szczerze nie rozumiem. Ale poziom następny. Do następnego poziomu. I co, teraz 20. Dwa utrudnienia. Młotek. Będziemy burzyć coś? I przytrzymaj X. Burzyć ściany. Okay. Ale fajne. Boom. Boom. Okej. Okay. Boom. I to robi syf. Okej. Okay. Ej, dobra. Fajna mechanika. Mi się podoba. To jest akurat fajne, w przeciwieństwie do piesów. A, chwilę, zobaczę, czy jeszcze gdzieś nie trzeba czegoś rozwalić. Nie. Dobra. Tutaj to będzie... Czyli ten poziom będzie taki trochę chillowy. To jest pewnie samouczek. Po prostu jak burzyć, więc... Panele. Jej, jak ja uwielbiam panele. Czemu ich nie lubisz? O co ci chodzi? Bo nie można po nich chodzić, kiedy one stygną. Można wyhitować młotek? Nie. Nie wiem. A nie, można jednak. W tym pokoju, w którym ja jestem, co będzie? Tutaj będzie jakaś farba. Tapeta chyba. A. No to farba czy tapeta? Zdecyduj się. Tapeta jednak. Chyba, że u mnie będzie tapeta. Nie wiem, nie pamiętam. A zgubiłem plan, więc przykro mi, nie mogę sprawdzić. Zaklinowałam się od drzwi. Brawo, jestem z ciebie dumny. Okej. Dobra. No to ja już zobaczę, co tam trzeba będzie. Więc tak, To ciebie farba, ciebie to ja pójdę tapeta, już pomaluję. U mnie farba. To ja ci pomaluję, a ty idź tapetę. I dokończ zrywanie, bo nie zdążyłam jednego zerwać. Tak, jednego. Nawet w podstawową matematykę nie umisz. Jeden to nie jest dwa. Ale jeden i trzy to dwa. No. Nieważne.
Wiesz, ty jesteś za duża lama, żebym ja to w stanie ogarnąć. Więc no. No mi się wydawało, że ja jeden zostawiłam, ale zostawiłam dwa, no to niedużo. To czemu bym powiedziała, że jeden i trzy to dwa? Bo kiedyś tak mówiłeś. Dla trolu. Nie. To ile? To jak ty mówiłeś? Gdzie są drzwi? No, tu są, dobra. Nigdy nic takiego nie mówiłem, jedne co mówiłem to to, że miałem kalkulator, który błędnie jak się dodawało jeden do jednego, dawał trzy. A, to! To pomyliłam. Tak, i to bardzo mocno. No pomaluj klejem. No pomalowałem klejem bardzo dużo, a ty stoisz, nic nie robisz. No bo nie wiedziałam, że tam był klej. Wiem, pomalowane. Obserwuj, co się dzieje, a nie tylko narzekasz, że nic nie robię. Ja patrzę na swoją postać, żeby się nie zgubić, geniuszu. Ale jak się nie zgubić? Tutaj się nie da zgubić. Da się, uwierz mi. Jeśli jesteś mną, to umiesz się pogubić w takich grach. Jeszcze czegoś jeszcze nie ma. No bo jeszcze kilka ścian! Tak. Nie wynoś! Wrzeszczysz na mnie, nie wynoś, ja idę tylko po plan. Sprawdzić, czy tylko to. Tak. Tak, tylko to. No, to teraz posprzątaj. Sama! Tak. Sama wnieś wiadro i klej. Mi się nie chce. Leniu. Masz jeszcze dwie minuty, dasz radę. Naprawdę rozlałaś? Tak. Musiałaś? No, nie chciałam. No, pięknie po prostu. No. I w te dwie minuty nie wyrobimy. No. To no, to ty narozlewałaś, nie ja. Teraz do siebie pretensje, nie do mnie. Ale ty mi nie pomagałeś. Jak nie pomagałem? Też mi nie pomagał, dobrze, następny poziom robisz całkowicie sama, wtedy będziesz mówić, że nie będę pomagał. A nie, marudzisz mi tutaj. Już nie pomagałem, bo kazałem ci wynieść wiadro i klej samemu. Jak pozostało trzy? No normalnie, witamy znowu w zbagowanej gierce. Młotek. Proszę, młotka nie wzięłaś. Młotek. Czemu go icnęłaś? Bo mogłam. Ale ty wiesz, że to jest niebezpieczne, mogłaś kogoś w głowę trafić. No widzisz, jakim już młota jestem? Żaden. Nie lubisz młotki. Nie tu. Ej, czy to tam były... jest ostatnie? Na to wygląda. Może. Dobra. Ale mniejsza z tym i tak, lećmy dalej. Bo jeszcze mam dużo czasu i... Pewnie tą ścianę będzie trzeba wyburzyć. Nie wiem, ale wiem, że idziesz tak, żeby mnie blokować celowo. Nie celowo, tylko też tam chciałam. Wyburzenie jest w sali zebrań. Czyli? A dobra, czyli tutaj ściany na środku, tam pokoju pomarańczowym, jakby. Ściany nie ruszaj. Tą ścianę na środku. Więc ja nie ogarniam, o co ci chodzi. Zaraz zobaczysz. Widzisz? Tu jest taka brzydka ściana. Niepotrzebna nikomu. Do szczęścia. A właśnie, teraz jeszcze tylko jedna rzecz. Jak coś się rozwali niewłaściwą ścianę, jak ją naprawić? Powiedz mnie, siostro, bo ja nie wiem. A bo jak ja mam wiedzieć. No, taki mistrz młotka z ciebie, to powinnaś wiedzieć. House Flipperze łatwiej. Ale House Flipper to nie jest plus up. Tutaj idą żółte. Z zielonymi.
mi. Ja się zajmę wykładziną. Mam przyjemniejszą robotę niż ty. Nieprawda, bo ja zrywam. No. Musisz bardziej męczyć niż po prostu kładąc wykładzinę. Zrywając musisz ostrożnie to robić, żeby zerwać wszystko dokładnie, a wykładziny kładąc możesz zostawić niedoskonałości. W najgorszym wypadku się przestawi meble po prostu i tyle. Na cement się przyklejało panele podłogowe? Nie wiem, zobacz sobie chociażby w schemacie. Tak, dobra. Ale czemu to wynosisz? Przecież to tam powinno zostać. Nie. Tak? Przecież to będzie nam potrzebne. Ale ja... Ja idę gdzie indziej teraz. Czemu sobie zrobić tutaj, to idziesz gdzie indziej, bo ja nie rozumiem. Pójdę gdzie indziej? Ja chyba mam lagi mózgu. Po co tutaj? A, ja myślałam, że tutaj miały być te panele. No, masz jakieś lagi mózgu wielkie, właśnie o tym ci ciągle mówię, a ty się upierasz, żeby iść gdzie indziej. A w ten sposób namieszałaś tego wszystko i spowolniłaś pracę przy kafelkach. Przestań! Nie przestanę, tylko po prostu bądź na następny raz bardziej świadoma tego, co robisz. Ty też powinieneś, bo zablokowałeś wejście. No, celowo to zrobiłem. Za karę. Ale z ciebie pomoc! No, wspaniała pomoc, już drugą podłogę kończę kłaść. Prawie. Ale ty masz mniej do roboty. Wyłożyłem dwie połogi, położyłem... A ty ma powiedzieć, że nie pomagam. To tobie zajęło więcej sprzątanie i położenie jednej serii kafelków, niż mi zrobienie trzech pokoi i wyburzenie ściany. Idź! Czy ty właśnie wyrzuciłaś kafelki? I zmieniłaś cement w śmieci? Tak. A potem będzie na mnie, że to ja tutaj chaos wprowadzę i nie pomagam. Jedny ja. Skromny budowlaniec, który tylko chciał tutaj zarobić. A muszę współpracować z jakąś dziwną rybą, która ciągle narzeka. I widzicie, ludzieńska? Zamilkła. Przestała cokolwiek mówić. No bo... Patrzę, gdy co jest nie tak. No... Zostaw! Okej, ja tylko chciałem ci pokazać, gdzie jest błąd. Przynieś mi proszę te kafle. O, i teraz powinno być dobrze. Udało się. Za pierwszym razem. O. No to teraz tylko najważniejsza kwestia. Czemu tego psa nam dali na jeden poziom, potem on zniknął? Bo ja mam wiedzieć. Nie, żeby narzekał, bo to jest lepsze, to wymuszanie ścian niż psy, tylko... Tylko po co pokazuję mechanikę na jeden pokój? Teraz pytanie, który plan będzie dobry? Dwa plany są? Trzy! Musimy poczekać na to, co przyniesią kuriery. Czy każdy zakłada wyburzenie ściany, musimy sprawdzić. Tutaj wygląda na to, że tak.
ostatni sprawdzam i odbierz okay. od kuriera. Już wiem, że zielone panele na pewno będą prawdziwe. Każdy zakłada wyburzenie ściany. Dobra, to ja zaczynam. Rozwalaj ścianę. Ja tu zaraz posprzątam. Tylko zanim położymy panele i te kafelki dziwne, musimy poczekać. Młote? Sama jesteś, wiesz? On zniknął. Nie zniknął. Zniknął. Zaraz ci pokażę, że nie. Dobra, kolejna podpowiedź. Plan, który zakłada gdzieś używanie kafelek, jest prawdziwy. Pokaż, gdzie jest młotek. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Brawo, siostra. Jestem z ciebie dumny. Zrobiłaś coś, czego gra chyba nie przewidziała do końca. Widzisz, mówiłam ci, że zniknął. Jestem z ciebie dumny. Zepsułaś grę bardziej niż się wszyscy tego spodziewali. Mówiłam, że pomarańczowe okay. kafle jakieś. Plan, który zakłada pomarańczowe kafle z zielonymi czymś. Przeglądaj spokojnie, okej. Okay. Pomarańczowe kafle są, zielone panele są. Okej. Okay. Tutaj. Też. To co my mamy tu tak naprawdę zrobić? Musimy chyba się domyślać. Wiesz co, tak naprawdę jest jedna rzecz tylko, która może nam to wszystko zadecydować. Metodą prób i błędów. Nie. My dostaniemy zielone płytki. O, zauważ, patrz, ten plan pokazuje zielone płytki. Otwórz inny plan, teraz proszę cię. Ja tylko to odwrócę już, w ten sposób. Zielone płytki. A otwórz trzeci plan. Wiesz co, wydaje mi się, że ten bez zielonych płytek, bo już raczej dobra. By nam dostarczył. Otwórz proszę teraz, gdzie był dywan, muszę to szybko zobaczyć. Dobra. Dobrze. To już nie musisz trzymać. To ja robię salon. Właśnie. Ale bardzo fajne takie zagadki. Gdzie są zielone panele w ogóle, bo już przynosili i teraz... Ja zielonych Jedź. Paneli nie ruszałam. A dobra, tam są. Wiesz co, mam lepszy pomysł, jak to można sprawdzić. Dobra, ja dobrze kładę. Ale wiesz co, siostra to sprawdzę w inny sposób. Jak? Zaraz zobaczysz. To jest najstarsza metoda sprawdzania, czy dobrze coś robisz. No teraz poczekamy. Dobrze. Okej, u góry mają być panele. Na dole mają być. Czy na dole? Tak. I u góry też. Bardzo mi się podoba ta mechanika z tym, że musimy zgadywać i się domyślać. Tak, powiem szczerze, że tutaj trochę chaosu, ale tak, tak, jest w ale miarę Ale jest znośne. Dalej gra w miarę prosta. Dobra. To ja teraz plany powynoszę i... Jidź! Worka. Tak naprawdę nie zauważyłam, kiedy ta gra się rozkręciła, a kiedy... Nie. Nie wiem do końca, o co ci chodzi, ale jeśli masz na myśli poziom trudności, to chodzi o poziom się za bardzo trudności. Nie zmienił. On się za bardzo nie zmienił. Od początku do końca była gra w miarę prosta. Dobra, wynieś wiadro, ja się panelami zajmę. Nie problem. Jedyne, co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o tak całokształt, bo w sumie możemy powolutku chyba podsumowywać gry, patrząc na to, że potencjalnie następne piętro będzie ostatnim. Możemy zatem podsumowywać. To, co mogę powiedzieć, to że to jest przyjemna gra. Nie mój styl, bo jak zawsze mówiłem, nie lubię do końca takich gier, chociaż tak. To może być dziwne, że mówię, nie lubię, nie chcę grać, a gram z siostrą. Otóż. Gra też będzie koop tego to typu. Już... Ale to już jest nasza tradycja tak naprawdę, można rzec. Po części tak. A to wszystko przez niebieskiego kalafiora. Podobnie jak wiele innych pozytywnych rzeczy w naszym życiu. Dokładnie. A, ja się pochwalę, pewnie nikt mnie nie będzie słuchał, ale udało mi się wygrać w Move or Die z niebieskim kalafiorem. Jestem z ciebie taki dumny. I miałam skina lamy, więc po prostu lama is a power. Tak, tak. Moc twojej lamy jest silna. Nie, ale... O!
Czekaj. 75. Come on! Ta, 75 gwiazdek. To jest ostatnia postać, 75 gwiazdek. Patrz, czy możemy wyżej? Tak, możemy wyżej jeszcze. To ta gra się tak szybko nie skończy jednak. Chyba, że tutaj jest DLC, bo wiem, że są DLC. Może, chociaż nie wiem. No, ale sens. Na przykład ogródkowe trochę... DLC. Możemy i tak trochę podsumowywać. Ale tak. Wracając, ja mówię, że nie lubię tak dalej, no naprawdę jest taka, że gram, to będę grał. O nie, 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 o nie, 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 nie. Dobra, idę testować. Co to ma być? The floor is lava! Psujesz się dźwiękowo, siostra. Pianki dobra, tutaj. Gdzie jakąś ścianę wywalić? Zobacz, gdzie jeszcze raz ścianę rozwalić. Górna i dolna, tutaj. Ja nie widzę tu nigdzie ścian do rozwalenia. Tu. A. Tu? Tu nie... A to coś. I jeszcze okay. Tu. Idź odebrać okay, przesyłkę. Idę. Właśnie nie padnę tylko do lawy. What? Ty widziałeś? Tak, to jest piękne. Po prostu coś pięknego. To mi się podoba. Dobra, no, gdzie sens. To no, halo, zepsułaś. Dobra. Nie widziałem ściany. Idź! Ja no, idę halo, malować. Idź! A tutaj trzeba wykorzystywać tą mechanikę do przeskakiwania do niektórych pokoi. Może. To będzie no nie ciężkie. Widzisz? Czekaj, to dbija w przeciwnym kierunku niż ty chcesz. Tak? Tak. Chyba. Dobra. Nie wiem. Odbierz. Ewentualnie dobra. Trzeba zrobić coś innego. Czyli... Bawcie, może czy ściany jeszcze nie trzeba gdzieś jakieś rozwalić? Może... Tak! No tak, tutaj! Mój błąd! Pójdę już wyrzucę. A właśnie, a ten zielony dywan gdzie? Zielony... Chaos? Tak. Zielony dywan do góry. To tam chyba też jakąś... A nie, tam jest wejście. Dobra, tam jest legalne wejście. Tam jest wejście i tam będzie trzeba zerwać. Bob, nie rób mi tego. Pomarańczowe panele. Dobra, teraz można... Yit. A da się coś wrzucić do lawy? Nie wiem, okej, pomarańczowe panele mają być na sali lawowej. Muszę coś sprawdzić, jako że to już nie jest potrzebne. Okej, okay, czyli jest... to też... I nie można wtedy podnieść przedmiotu przez jakiś czas. No ja będę kładł tutaj panele powoli. Będzie to długo trwało, ale no. Nie parz się w zadek, ty karpiu. Ja wiem, że ty nie przystosowany do takich warunków pracy, ale wiesz. Ja słyszałem warunków. Warunków. A już musiałem powiedzieć warunków. Warunków. Czym jest warunków? Miastem? Nie wiem. Nie wiem, ale... Ale nie dziwiłbym się, gdybyś tak powiedziała, bo jesteś znana z tego, że przekręcasz słowa, chociaż nie aż tak bardzo jak ja, to pało mu się chciać. Albo czymś jeszcze innym, co tam jeszcze takiego palnęłem w tym roku? Było coś takiego świeżego. Spało mu się chciać było w tym roku? Nie, farbę można już nosić. Dobra, okay. Pomogę ci z tymi panelami, bo to ci zajmie milion lat. Ale nie, chodzi o to, co jeszcze w tym roku palnęłem, bo spało mu się chciać było w tamtym roku. Chociaż dobra, z perspektywy tego odcinka, który będę oglądać, to było już 2 lata temu. O tak. Nagrywam to w sumie jeszcze w 21, ale to zobaczycie już w 22. Ostatniego dnia 21 ściśle. Akurat tak wyszło, że udało nam się w końcu zgadać na ten termin. Powiem wam szczerze, że nawet liczyliśmy, że może nam się uda ukończyć wszystko za jednym zamachem. Jak będzie, to oczywiście nie powiem, bo z nami to nigdy nic nie wiadomo. Może się okazać, że następny poziom zajmie nam 1,5 godziny i nic więcej nie zrobimy już. Ale no. No ale u nas akurat granie na Sylwestra jest takim... tradycją. Utkłem, ratuj, utkłem, nie mogę się ruszyć. O nie, to się przechwytaj. Ale nie mogłem, bo utknęłem na panelach. A. I takich wiesz, tych, co się jeszcze właśnie tworzą. No to... Oczy tej ryby, to jest takie...
To by się oczy wydłużają, jak ty się smażysz w lawie. Tak, tak, co? Arcydzieło, ale my tu nie zdążymy. Wiadro. Dobra. To ja będę kładł dywana i w tym czasie wiadro ci też już tam przyniosę, żebyś miała trochę szybciej. Masz tutaj i ja szybko kładę pierwszego dywana, zaraz drugim się zajmę. Może zdążymy na styk. Podkreślamy może. Tak. A jeśli się nie uda, to wiem. Na trzy gwiazdki może będziemy powtarzać. O nie! Marzony dywan, świetnie. Teraz to już nie zdążymy. Dobra siostra, ja ci tam rzucę to. Bob, nie! Nie! Bob! To nie! A zauważyłeś, jak tobie się wąsy wydłużają? Tak. No! No ale to naprawdę już... To już jest poziom chaosu, podobny trochę do Overcookta. Muszę przyznać. Tak. Nie śmieci tu, tylko tu. Ta lawa właśnie było, wprowadza tutaj chaos. Ja to mówię chaos. W pozytywnym znaczeniu. Nie tak jak w przypadku Moving Out, gdzie to po prostu jest... Nie Moving Out, jeny. Out of Space, gdzie to jest po prostu cholernie trudne. Tak. Ta lawa dodaje sobie takiego właśnie twista, celu, uważności dla gracza, żeby się męczył z tym, ale tak w pozytywnym znaczeniu tego męczenia się. Wszystko już pozrywałaś na pewno? Tak. Dobra, jeszcze tu wezmę i sprawdzę lepiej na schemacie, więc ostrożnie. Wiem, ostrożnie, ty lamo. Przepraszam, ty karpiu, ty. W końcu karpiem jesteś, nie lamą. To teraz nie mogę nazwać cię lamą! No ale chcę co rusz innym zwierzakiem zagrać, więc no. Nie! Brawo! Czas nam się kończy. Nie będzie przez ciebie, jak tak nasyfiłeś. Nie, ja już to posprzątałem. Tak? To git. Na styk. Na styk! Kilkanaście sekund przed czasem po prostu. Jest kilka... Zauważyłam, że jest kilka poziomów, które są trudniejsze, ale zaraz potem gra to rekompensuje. Tak, zauważyłem to. Ale w sensie, nadal jest przyjemna gierka. Mimo tego, że ja mówię, że nie lubię takich gier, to przyjemnie się w to gra, chociaż... Bo nie jest to mój styl taki, żeby wiecie, tak samemu dla przyjemności w to grać. To gra bardziej dla właśnie takich śmieszków, heheszków, kołopów, lam i tak dalej. Nie, podobnie siostra, jak to jest koniec. Przykład... To chyba będzie koniec jednak. Mówisz? 75. gwiazdka będzie tutaj. No, czyli DLC, tak jak mówiłam. Tak, dobra, to w takim razie, powiem szczerze, odcinek niech będzie dłuższy, ale lecim do boju! Ja się boję ostatniego poziomu. O Chryste! Okej, okay. coś mi mówi, że tu będzie dużo ścian do rozwalania. Sprawdzaj plana. Okej, okay. Czyli jestem planistą naszym. Proszę, tak, wszystkie te ściany, które nie odgradzają podłogi już wyłożonej od niewyłożonej, musisz rozwalić. I tylko tyle chyba, z tego co widzę? Tak. Chyba tylko tyle młotkowy musi zrobić. Czemu to odłożyłaś? Bo musiałam sprzątnąć śmieci, bo bym się ślizgała. Odbierz. Oczywiście. Tylko gdzie że to... Że mu się nie nudzi ta A, praca. Dobra, tapety będziemy wyrywać i tam potem... I tam będziemy lać. Dobra. Lać. Lać farbę. Ale już te ściany miałeś rozwalić. A ty też, tak, to ty tutaj. Bum. 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 Panele chyba będą tutaj już na starta, jeśli się nie mylę. Sprawdzisz. Tak, bo tym razem na planie, ty oczywiście. Jesteś planowy. Tak. Dobra. To ty proszę cię weź wiadro. Tak. Ale nie, proszę weź wiadro. Dobra. I tam pozrywaj tam w tym górnym pokoiku tapetę. Dobra. Tam wyżej, ja tutaj szybko panele właśnie wyłożę. Chciałabym w ogóle zwrócić uwagę, bo nie zwracałam na to uwagi, a jako, że kończymy już grę, to udźwiękowienie zawsze jakoś pasuje do tych poziomów. Tak, to jest akurat wielki plus. Jakoś do tego wielkiej uwagi nie przekuwałam, chociaż... ale szczerze mówiąc, potem sobie na przykład kończyliśmy nagrywanie i sobie w coś grałam, to łaziły mi te nutki po głowie. A ja mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, poziomy te tutaj, to taką muzykę widziałbym chociażby w Hammerting, powiem wam szczerze. W moim pięknym symulatorze kasnoludzkiej kopalni, po prostu... Naprawdę czuję, że przy kasnoludach taka muzyka mogłaby lecieć.
Żeby nie było to w moich ustach, jest naprawdę coś dobrego, bo krasnoludy to jest jedna z moich najbardziej ulubionych ras. Chociaż to jest też ciekawa sprawa, jeśli chodzi o krasnoludy, bo ulubiona, nie ulubiona. Z jednej strony lubię krasnoludy i są fajne, z drugiej strony preferuję elfy. Ale jeśli chodzi o mój wygląd, usposobienie i w ogóle inne takie charaktery, to bliżej mi do krasnoluda niż do elfa, powiem szczerze. No to się... Chociaż nie wzrostowo, bo wzrostowo to bliżej mi do, na standardy D&D, do Goliatów, czyli półgigantów. Tak? A co, siostra, nie uważasz, że jestem wymysłomy kim? Tu powinno coś być. Nie. Zerknij na plan. A, filar nośny. Ale my nie wiemy, jak postawić filar. Może później dostaniemy do postawienia. Leję. Ja idę farbę. Chyba, że coś zepsuliśmy i nie będzie 100% przez to. Wątpię. Może być to też błąd graficzny. Z tym się zgodzę, ale tak. No, jedyne, co mogę powiedzieć... zauważyliśmy, że ta gra ma już błędy. Tak, błędy się zdarzają tutaj często na pewno, co jest trochę smutne. Ale... to nie są takie błędy jak w innych grach, z którymi miałem do czynienia. Jak chociażby w Orim. Dwójce, pamiętny błąd, który mnie zamknął w miejscu, z którego nie mogłem wyjść. Musiałem przez to rozstawać zapisa. To pamiętam. Tak, to chyba było nam w tym samym odcinku, to spało mi się chciać. Ciekawe. Tak, chyba tak nawet. Ej, miło się tak wspomina rzeczy sprzed... No już z perspektywy mówię, kiedy wy to oglądacie 2 lat. Można też w sumie zacząć podsumowywać rok nasz tutaj to już. Tak, też można by było, ale czy to ma sens? Powiem szczerze, siostra, moim zdaniem nadal jestem jeszcze zbyt mało znaczący, nic nieznaczący na YouTubach, żeby móc podsumowanie jakiegoś roku robić czy cokolwiek. Dzięki. Że powiedzmy jakieś, nie wiem, top 3 największe zlamienia, top 2 najgorsze gry czy coś, to jeszcze nie ten etap. Naprawdę, to wiadomo, wiadomo, ale chodzi o to, jak ten rok pod kątem produkcji, które powychodziły, podobał ci się... A to na to by lepiej było zrobić podcasta jakiegoś. To nie jest odpowiedni materiał na to. Ale mogę powiedzieć tak, no nie było najgorzej. Tylko pieniądzów brak na te wszystkie wspaniałe gierki. No, ja bym na przykład kupiła Potion Crafta. O! Wstawianie ściany! O Chryste, czyli to nie będzie koniec. Patrz na atmosferę. Ja nie wiem, szczerze. Atmosfera skandalu normalnie. I teraz mamy iść jeszcze po cement dodatkowo. Tak, bo... Dobra! Warstwa cegieł, cement, warstwa cegieł, cement. Ale to będzie złe. Ja jestem cementowy. Dobra. Skończyliśmy. Dobra. Dobra, i tutaj chyba trzeba całą ścianę wybudować. A gdzie jest plan? No sprawdź. Tak. Tak, tutaj całą ścianę trzeba zbudować. O ja. Czyli to nie będzie koniec. Bo jakby właśnie, to tak jeszcze jedna rzecz. Czym się robi wiadro cementu od worku cementu? Ups. No, z worku cementu nie można brać. A cement w dodatku ten, z wodą chyba. Nie, chodzi o to pudełko cementu, które ja tutaj trzymam, od takiego worka. Nie wiem. Może tam to się wyle... To jest klej. Klej? No chyba. Nie, to jest ten sam znak. Może klej? Nie. Ja nie ogarniam. Najbardziej chaotyczne jest dla mnie odkładanie tego wszystkiego. O tak, tu z tym się zgodzę. Przecież to odkładanie to nie tyle nawet chaotyczne, co czasami mnie się wydaje się, że się buguje się. No na przykład raz mi się zdarzyło, nie wiem czy widziałeś, wynosiłam wtedy. No... Można i tnąć, dobra. Lepiej nie. Warto wiedzieć. Tu mamy kleja do tapet. Dobra, ja odbiorę farbkę. Gdzie ta farbka? Różowa, fioletowa, taka jakby? Zaraz sprawdzę na planie, bo ja jestem planowy Bob dzisiaj. W sensie ja byłam. Farba idzie tam, gdzie ściany kładłaś. Pomóż, chyba. Bo się zablokowałam przez cegłę. Rozwiązanie jest bardzo proste, zaraz ci pokażę.
Jak się wyjmuje drzwi? Ich nie wyjmuje, ich się z brzucha! Ale dobra, przerzuć mi przez ścianę, to... Okej, okay. Zepsuliśmy. No, nie rzucaj mną, proszę cię! O, dobra, dobra. Okej, okay. Już otworzyłem. To zerknę już sobie, gdzie tą różową. Dobra, tą różową to tam, gdzie ścianę. Proszę bardzo, ale... Te drzwi są najgorsze. A zielona gdzie? Ja już wiem, czym się różni wiadro od tego. Bo my musimy jeszcze ścianę otynkować. Bo na cegły nie będziesz malował. Ty faktycznie, siostro, ty to masz naprawdę... Ty umiesz myśleć. Jestem z ciebie dumny. To myślałeś, że aż tak tempa jestem? Nie, tylko ty w 99% przypadków nie myślisz podczas nagrań. I nie możesz się z tego wypierać, bo to jest święta ta prawda. Widzisz? Tynk! Z każdej strony go trzeba osobno nakładać jeszcze. To ja ci przyniosę. No, będziesz musiała. Tylko ostrożnie, nie wylej farby. Ścieny kować. Proszę. O nie! Rozlałeś sam. Ale widzisz, nauczyłam się w nierozlewanie w przeciwieństwie do ciebie. Ja też się naumiałem. Tylko tu ciasno jest. Dobra. Zacznę już wynosić. Gdzie jest? Tam w tym pokoju mają być tapety. Chyba tak. O, dobra, udało się. Oszukałem system i unikłem plamy farbopodobnej. Tak, tam mają być tapety, dobra. Puść plan. Idę po... No ja to wszystko podnoszę, może trochę dalej. Co tam za śmieci masz? No farba się tam wylała, co tam ją wrzuciłem do wiadra. To chodź, idziemy kończyć. Okej, dobra. Znaczy, nie wydaje mi się, żeby to był finał, bo... Po pierwsze, uczą nas nowej mechaniki. Ale... Po drugie... Co z tego, że uczą nowej mechaniki, jak to może być finał? Wiele gier robi tak, że nowe mechaniki pokazuje tuż przed końcówką wszystkiego. Wiem, że to nie jest dobry motyw, ale... Tak. Częsty motyw. A po drugie, sam widziałeś jeszcze coś tam, ale skoro ostatnia postać 75... To będę miał jakieś klepsydry, więc to może tam być już, mogą być jakieś wyzwania czasowe, stricte. Dokładnie. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Ani ja. Bo Tools Up, tyle co widziałam, to... Co tu nieskończone? Idź lepiej zobaczyć plan. Jeszcze raz. Pan? Ty nie skończyłeś tym razem. A dobra, mój błąd, okej. Dobra, ja pójdę, już to pomaluję. To ja powynoszę cegły. I cement. Tak, cement też. Tylko szybko, chociaż nie położymy. Chociaż cegły. Możesz hitnąć cegłami. Hit? Nie działa. Mają tu barierki antyhitowe. Pewnie to miało być takie utrudnienie. No, pewnie tak. I teraz nie wiem, co myślę. Czy to jest koniec? Czy jak? Catch 'em all. A nie! Czyli po prostu zdobądź wszystkich. Okej, okay, tylko tak... Co to za gołom? Wydaje mi się, że reszta jest z dodatków. W takim razie... Ja szczerze, nie wiem, co myśleć. Ciężko mi powiedzieć, tylko... No, mi tak samo. I nie wiem teraz, co myśleć. No nie, bo drzwi się odblokowały. Siostra, chodź zobaczyć, czy tam wyżej czegoś nie ma. Nie, no już. Nie możemy wyżej jechać. Czyli musimy zdobyć gwiazdki, czy co? Nie wiem. Nie wiem. Wyjdźmy po prostu ale z tej windy. Ale będziemy chamski i zrobimy. Tego dowiecie się w kolejnym odcinku. Ale żebyś wiedziała, że tak będzie, tylko... Ojej!
Okej. Okay. To jest skrzyneczka drabinowa. Chcę tak trochę spoilerka delikatnego zarzucić, zobaczyć ile tego będzie. To wygląda tak jakby to było... Jeszcze wyżej. Oho. Jest, nie. To... Wydaje mi się, że to będzie 30 poziomów. Tak idealnie 30, bo tak duża drabina tak to sygnalizuje. Tak to sygnalizuje gra. Zrobimy to w następnym odcinku i wygramy. Tak, to oczywiste, że już będzie w następnym odcinku, tylko najpierw musimy zobaczyć i tak, 30 poziomów. Tak, 30, symboliczne. Więc to przedostatni już epizod. Ale nie przejmuj ta się tym ludziska, my to dogramy spokojnie. No teraz i nawet dograjmy to. Jeśli mój schemat nagrywania, który sobie zarzuciłem na Nowy Rok się utrzyma, to dostaniecie to już pojutrze, więc tak. A póki co tak stąd na szczycie, zwiastując nieuniknione z następnego epizodu... Content of Players do this, taki achievement. Co? No dostałam takiego achievementa, nawet podeślę ci screena, żebyś mógł... Jakiego? No mówię, tak się nazywa achievement. 5% players do this. 5% graczy to robi. Aha. Ja ci więc zawyjście w podrabinie, żeby zobaczyć, co tam jest, zanim trzeba będzie. No cóż. Tak. Ale dobra. Ja na tym naprawdę kończę już moje pitolenie. Dziękuję wam bardzo za uwagę i cóż, do zobaczenia już niebawem ja w ostatnim epizodzie, więc no trzymaj to się i hej hej. Bajo!